Rozmawiałem z Martinem z KSW, żeśmy rozmawiali przez e-maila cały, no już z pół roku. Byłem na gali w tamtym roku z Jay Sylwą, jak walczył z Materlą. Żeśmy się spotkali, porozmawialiśmy o tym i dał mi ofertę, żeśmy rozmawiali. Powiedziałem od razu, że przyjadę do Polski, będę uczył chłopaków i jestem tutaj. A bardzo mi się to podoba. Ja zawsze powiedziałem sobie i wszystkim, z którymi rozmawiam, że zawsze jestem lepszym trenerem niż byłem fighterem, nie? I bardzo wszyscy mi mówią, że bardzo dobrze tłumaczę, jak te różne chwyty się bierze, jak się zapasy robi, jiu-jitsu, stójkę. No i bardzo mi się podoba i to jest tam takie fajne, bardzo lubię tak przyjeżdżać, uczyć chłopaków, którzy naprawdę nie znają tego sportu jeszcze, dopiero się uczą, dopiero zaczynali i zaczynamy ich uczyć od początku. Mam dużo kontuzji w kolanie, to niektóre rzeczy, które chciałbym pokazać, że może 3-4 lata temu mogłem pokazać, już to jest troszeczkę trudniej, nie? Te rzeczy na ziemi, na jiu-jitsu, troszeczkę mi jest trudniej niektóre rzeczy pokazać, bo mam po 8 operacjach kolana już jest trudno czasami niektóre rzeczy pokazać i to mi czasami jest trudno, ale próbuję jak najlepiej, żeby to zrobić. No, ten sport dopiero się zaczyna tutaj w Polsce, to wszedł dopiero za 3-4-5 lat temu, nie? KSW się zdarzyło, zrobiło i teraz więcej młodych chłopaków już tam w to wchodzi, nie? W Ameryce to już trwa dużo lat i chłopacy zaczynają od rotu, nie? 8, 7, 6, 5, nawet 3, 4, nie? To całkowicie inaczej jest. Tutaj dopiero chłopaki zaczynają teraz, niektórzy mają 15, niektórzy mają 20, ja zacząłem jak miałem 25, nie? To całkowicie inaczej się czuło, jak się zaczęło to jakbyś mały, ale jest chętność na to, są chłopaki się uczyć, uczą się dobrze, są tutaj nawet dobrych trenerów w Polsce, a i myślę, że za parę lat zobaczysz dużo Polaków na bardzo wysokim poziomie w tym sporcie. Ja już nie lubię śniegu, a mieszkałem w śniegu od małego dziecka, jak wjechałem do Kanady, miałem 10 lat i mieszkałem w miejscu tam, gdzie było minus 50 stopni Celsjusza w zimie, no to już mi się nie chce. Ja teraz już mieszkam w Los Angeles, to żeby wrócić tutaj, żeby wrócić gdzieśkolwiek na zimę, to naprawdę nie lubię, ale w następny rok, za rok, w lecie, jak Martin do mnie zadzwoni i powie, że chcą, żebym wrócił, no to na pewno wrócę, bez problemu. Bardzo mi się to podoba, bardzo lubię wrócić do rodziny, jadę sobie do babci, do dziadzia po treningu, po obozie jutro, no to lubię zwiedzić rodzinę, lubię zwiedzić Kraków, Warszawę, Gdańsk, wszędzie. Mam dużą rodzinę wszędzie tutaj i lubię tak zwiedzić.